ukochani w Chrystusie, w kolejnym naszym dzisiejszym spotkaniu pochylmy się nad kolejnym błogosławieństwem. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czasem nam się wydaje, że to błogosławieństwo odnosi się tylko do wartości moralnych, osobistych. Ale ono jest tak ogromnie ważne w szerokiej przestrzeni życia człowieka osobistym i społecznym. Ono dotyka spraw religii, ale dotyka też spraw społecznych i dotyka spraw politycznych. Zachowanie tego błogosławieństwa jest ogromnym dobrem osobistym człowieka, jego wspólnoty rodzinnej, całej społeczności, narodu czy państwa. To pamiętajmy, że w historii ludzkości, społeczności ogromnie zorganizowane, wielkie imperia, kwitły, rozwijały się, dopóki szanowano prawdę tego błogosławieństwa. W narodach pogańskich też, kiedy tu przychodziło ogromne rozluźnienie, zapominanie o tej wartości osobistej człowieka i społecznej. Społeczeństwa i narody ginęły, rozsypywały się. Historia uczy nas, jak powstawały, rozkwitały i upadały wspaniałe kultury, które przez wieki, a nawet tysiąclecia władały światem. W fazie końcowej upadały, bo cechował je rozkład moralny. Zdumiewająco jednakowy w swoich mechanizmach był ten proces. Upadały wielkie cywilizacje Babilonu, Egiptu, Grecji, Rzymu właśnie dlatego, właśnie w ten sposób. Upadek miasta, narodu, cywilizacji zaczyna się wtedy, kiedy seks staje się bożkiem do takiego stopnia, że przysłania ludziom wszystkie inne wartości. Popatrzmy choćby na nasze czasy. Europa, która przyjęła 2000 lat temu wartości tego błogosławieństwa, kwitła 2000 lat. Była przykładem rozwoju i kultury i cywilizacji dla wszystkich narodów po innych kontynentach. Teraz sobie gospodarczo rady nie dać nie może, a społecznie wiemy, co się robi. Choćby ostatnie wypadki we Francji. Europa zatraciła poczucie wartości tego błogosławieństwa. Dlatego jej upadek, jeśli się nie odrodzi moralnie, jest stuprocentowy. Chciejmy to widzieć, bo taka jest prawda. Zawsze w historii ogromnie były doceniane wartości tej godności osobistej człowieka. W starożytnym Rzymie był pogański zakon dziewic. Nazywano je westalkami. Ogromnie ich szanowano i ceniono. Były tak doceniane, że jeśli westalka szła ulicą, a prowadzona skazańca na śmierć, a chciała podejść i welon mu swój koniec z welonu zarzucić na głowę,
był zwalniany. Otrzymywał wolność od razu. Kiedy szedł orszak samego cesarza, któremu palono kadzidło jako Bogu w cudzysłowie, a szła westalka, to lektyka cesarza stawała, żeby dano jej pierwszeństwo. To są fakty historyczne. Tak doceniano wtedy wielką wartość pełnej czystości osobistej człowieka. Ale gdy westalka się temu sprzeniewierzyła, karano ją śmiercią bezwzględnie. To patrzmy w rozpasany, starożytny świat. Weszli apostołowie i uczniowie Pana Jezusa z mocą Ewangelii i tysiące, setki tysięcy ludzi, doceniając wartość czystości, stawało się świętymi. To przecież dziesiątki tysięcy męczenników, którzy za wiarę nie tylko zachowali czyste serca, ale oddawali życie. To tą mocą, jak wspomniałem, Europa żyła 2000 lat, budując dzisiejszą cywilizację i kulturę świata. Ktoś mi opowiadał, byłem w szpitalu, to było na terenie naszej diecezji, nie powiem w którym miasteczku, odwiedzić chorego. Korytarzem szedł ojciec z dziewczynką, prawie panienko, mogła mieć 15-16 lat. Co za piękno Pan Bóg stworzył. Cała postawa, cała przepiękna uroda. Ale mówi, to piękno biło z tajemnicy czegoś głębszego, nieuchwytnego. Wszyscy się oglądali. Lekarz zatrzymał ją i rozmawiał z nią i z ojcem. I mówi, zdarzyło się, że po iluś tam latach spotkałem tą postać. I tak się wyraził. Ktoś zdmuchnął ten cud piękności i wewnętrznego promieniowania. To już nie był ten człowiek. To jak wspomniałem, zachowanie tego błogosławieństwa rodzi radosne małżeństwa, szczęśliwe rodziny. To pełny smak życia czystego. U tych ludzi dusze są jak witraże, prześwietlone Bogiem. Chcę znów zacytować. Serc serca nawróconego, czystego wypływają, jak wylicza święty Paweł. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To te bogactwa jak w banku są w tym człowieku i te wartości rozdaje innym. To my wiemy, ile tragedii, małżeństw, rodzin, całych społeczeństw, bo to sami wiecie, jak to się dalej ciągnie, choroby po szpitalach. W tamtym tygodniu ktoś był u mnie. Matka zostawiła troje dzieci, już w zasadzie dorosłych. I wyjechała sobie z kim innym za granicę.
najstarszy syn 20 parę lat jakoś to zniósł, choć wiadomo, że to przeżywa, choć na ten temat nic nie mówi. 18-letni syn i 20-letnia córka nie chcą odebrać od matki telefonu, odkładają słuchawkę, a kiedy przyjedzie do Polski, omijają ją. To skaleczenie, ja mam doświadczenie jako egzorcysta, jest potem na całe życie. Jak się mało w społeczeństwie mówi o przeogromnej krzywdzie i zranieniu dzieci, a winno to, że ktoś tego błogosławieństwa nie zachowa. Zresztą my żyjemy w społeczności doskonalej. Setki takich przykładów widzimy i wiemy. Bardzo często, jeśli się człowiekowi to nieszczęście przypląta, chroni się hipokryzją. Udaje bardzo zacnego człowieka. Jak ktoś kiedyś napisał, zakrywa jak najszczelniej swoje wnętrze, a obnaża swoje ciało. Znów krótki cytat. To ta hipokryzja sprowadza dziewczęta do okładek z pism, do wyglądu, do stworzeń bez duszy, które są warte tyle, ile zyskały w oczach innych. Mentalność, która w ten sposób rozpowszechnia się wśród młodych, jest ogromnie zabójcza. Podsuwa myśl, że dla osiągnięcia powodzenia w życiu nie trzeba się angażować w naukę, nie trzeba się poświęcać, nie potrzeba poświęceń, które wymagają dobrego przygotowania do zawodu, do nauki języków. Wystarczy, jeśli jest taka możliwość, wykorzystać własne ciało, pozwalając sobie na trochę wyuzdania. Niestety życie sprawdza to. Młodość przemija, a tacy znajdują się już wtedy na marginesie życia, bo się przegrało je. Pan Jezus, znając ludzką naturę jako Bóg, właśnie w tym błogosławieństwie powiedział jednoznacznie: błogosławieni czystego serca, bo Boga będą oglądali. To pamiętajmy, Pan Jezus tak doceniał te wartości, że na mamę wybrał sobie dziewicę. Może sobie świat trąbić, kłamać, ale tu widzimy te wartości, tę prawdę. Kiedy Matka Boża objawiła się 13 lipca w 1917 roku w Fatimie, najpierw dzieci zobaczyły przerażający obraz. Taki, to było kilka sekund, czy kilkanaście, że im mówią, krew od razu w żyłach stanęła. Obraz znikł i wtedy Matka Boża im powiedziała: dzieci, widziałyście piekło. Najwięcej dusz w dzisiejszych czasach do piekła idzie za grzechy nieczyste. Tak Matka Boża stwierdziła, potwierdzając całą naukę Ewangelii 2000 lat potem w Fatimie. W naszym chrześcijańskim życiu ogromnie powinniśmy troszczyć się o tę właśnie cnotę. Nasze życie jest wtedy pełne radości. Smak życia jest, jeśli jest to błogosławieństwo zachowane. Czystość serca, cytuję księdza Niewęgłowskiego, polega na wolności od grzechu. Czystość jako wolność.
ale nie ta zadowolona, posiadająca przekonanie o własnej porządności, patrząca z góry na drugiego. Jeśli uważasz siebie za posiadacza czystego serca, uważaj, nikt nie znajduje się przecież w takiej sytuacji, żeby mu się wszystko udało w życiu, aby był niepokalany. W tym błogosławieństwie Chrystus wzywa, abyś zabiegał o czystość pokorną, pragnącą wytrwać, gotową nieustannie do powstania, ilekroć się potkniesz. A lekarstwem na to jest ten niepojęty dar Chrystusa. Kto pożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Dlatego tacy są mocni, bo to jest dar Boży. Człowiek tu niewiele pomoże, niewiele potrafi. Człowiek czystego serca żyje Eucharystią, Bożą miłością osobową w niej obecną, przemieniającą, ubogacającą, dającą siły. Człowiek czystego serca żyje również sakramentem pokuty, w którym ustawicznie doświadcza Bożego miłosierdzia, ciągłego przebaczenia grzechów, tak długo, jak długo pielgrzymuje, aż dojdzie do domu Ojca. Amen.